10 lipca 2020 roku. To kolejny dzień do zapamiętania dla każdego fana Formuły 1. Wtedy oficjalnie wychodzi najnowsza gra od brytyjskiego studia Codemasters F1 2020. W końcu pojawiła się jakaś informacja. Edycja 70-lecia. Sprawdźmy w takim razie chłodnym okiem, co nam zostało zaprezentowane, a później krótko to skomentujemy. Zacznijmy od daty. Mniej więcej 2 tygodnie później od F1 2019, jednak dużo wcześniej niż wcześniejsze gry. Co ciekawe, F1 2015 została opublikowana dokładnie 10 lipca, a wszyscy pamiętamy, jakie miała ona ciężkie początki, zwłaszcza z multiplayerem. Oby data nie była prorocza. Jest jednak plus. Gracze prosili o wydanie gry na początku sezonu, no to się w końcu tego doczekają, a może nawet wydanie będzie jeszcze przed jego rozpoczęciem. Tak między wierszami na ten moment zakładam, że sezon oczywiście wystartuje. Bierzcie to z przymrużeniem oka, bo wiadomo, dlaczego tak się stanie. Może mówię od razu z takim lekko pesymistycznym nastawieniem, ale z doświadczenia lepiej się na nic nie nastawiać. Zwłaszcza po oficjalnej zapowiedzi, która pozostawia dużo więcej pytań niż odpowiedzi. W opisie będziecie mieli do niej link. Trailer. Obraz wyraża w końcu więcej niż 1000 słów, choć tutaj mam wątpliwości. Bo czy zapowiedzią gry można nazwać przeplatanie kilkunastu customowych malowań oraz pokazywanie kilku klasycznych bolidów? Brak tych oficjalnych sezonu 2020 troszkę budzi nasze wątpliwości. Tryb My Team. Przejdźmy dalej do tych customowych malowań. Jedną z nowości jest nowy tryb, w którym będziemy mogli stworzyć własny zespół oraz nim zarządzać, również w trybie kariery. Brzmi to fenomenalnie i ma na pewno ogromny potencjał. Zaczerpnięte zapewne z wielu gier menedżerskich, np. Motorsport Manager. Wiele nie wiemy, jednak pozostają pytania. Co z malowaniami, sponsorami, kombinezonami? Co z wyborem silników, kierowców, inżynierów, motorhomów, siedzib? No po prostu byłoby fantastycznie to wszystko mieć, bo zapowiada się to po prostu fenomenalnie, by zrobić najlepszą serię kariery w historii. Ma być nawet możliwość wyboru przejechania skróconego sezonu kariery. Na razie brak jednak oficjalnych konkretów i pozostaje nam czekać. Oczywiście pytanie, jak zostanie to wcielone w życie i czy nie będzie to zbugowane. No i kolejna sprawa. Może dojść do jeszcze większej liczby mikrotransakcji, co w połączeniu z obecnym kodem sieciowym... No dobra, nie będę już drążył tego tematu. Konfigurowane ustawienia. Tutaj Codemasters pisze na swojej stronie. Dodanie ustawień, by pomóc nowym kierowcom oraz by podnieść wyzwanie dla tych najlepszych, by uzupełnić tryb F1 oraz F2. Pytanie. Czy to oznacza kolejny sezon Akademii Jazdy Rulalosa, ponieważ stworzą nowe asysty? Czy też dodanie kilku opcji symulacji do zarządzania wyścigu? Tryb podzielonego ekranu. Znane chociażby z Forzy Motorsport? Czy ze starych gier F1 od Codemasters? Ostatni raz dostępne w grze F1 2014, jeśli mnie pamięć nie myli. Tryb oczywiście dobry, można mieć pytanie, dlaczego go wtedy usunęli. Być może zaważyła zbyt mała popularność, a dodają go teraz z powrotem jako odpowiedź na aktualną sytuację z wiadomo czym. W każdym razie nie ma się co chwalić, że to coś nowego, bo to kolejny odgrzewany kotlecik. Edycja legendarna tryb Michaela Schumachera. Jak czytamy na stronie Codemasters, w sezonie, gdzie Lewis Hamilton może wyrównać rekord 7 mistrzostw świata, świętujemy karierę obecnego posiadacza tego rekordu, Michaela Schumachera. Tryb dostępny już od 7 lipca, więc 3 dni przedpremierowo we wczesnym dostępie. I tu się na chwilę zatrzymajmy. Dostajemy kierowcę, czyli Michaela Schumachera i 4 bolidy klasyczne, w jakich się ścigał. Jordan 191 z 1991 roku, Benettona B194 z 1994 i Benettona B195 z 1995 roku, oraz Ferrari F1 2000 z roku 2000. Dodatkowo dostępne będzie specjalne tematyczne malowanie bolidów oraz modyfikacja kierowcy, na przykład specjalna celebracja na podium. W preorderze można również dostać steelbooka, co było już pamiętajmy w grze F1 2017, ale na razie brak słowa o nawet klasycznych wydarzeniach, chociażby coś w stylu trybu Senna Prost z F1 2019. Już on nie miał opowiedzianej historii, a teraz brak szczegółów co do edycji z Schumacherem. Kwestia ceny. Jeden producent sprzętu elektronicznego już podał ceny na poziomie. Za wersję pudełkową, wersja na PC 200 zł oraz 280 zł za edycję z Schumacherem. Wersja na Xbox One czy PS4 260 zł oraz 360 zł za edycję z Schumacherem. Gra będzie dostępna także na Google Stadia, ale powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia jak to działa, więc nie wypowiem się na ten temat. Na Steamie ceny przedstawiają się następująco. Są, jak się okazuje, dokładnie takie same jak za F1 2019.
więc 215 zł za zwykłą i 250 zł za edycję z Schumacherem. Jednak znalazłem bardzo ciekawe zdanie w opisie. Jeżeli macie F1 2019, to edycja z Schumacherem jest tańsza o 10%. Ceny oczywiście, pamiętajcie, mogą się jeszcze zmienić. Co ciekawe, na Steamie gra jest bardziej opisana niż przez samych Codemastersów. Wczytując się, możemy się w końcu dowiedzieć, że nasza gra będzie miała to, co poprzednie, czyli 10-letni tryb kariery, wszystkie tory i kierowców z nowego sezonu, 16 klasycznych aut z lat 1988-2010. Co ciekawe, będziemy mieli coś za coś, ponieważ w F1 2019 mieliśmy bolidy jeszcze z lat 1972-1982, łącznie aż 6. Także może się okazać, że po prostu dostaliśmy coś w zamian, jednak zrezygnowaliśmy z poprzednich rzeczy. Sezon F2 2019 i później 2020, również w różnych długościach, inne tryby, w tym te same na multiplayerze. Moje słowo komentarza. Na razie zostało nam podane kilka punktów bez konkretów. Pewnie po to, by o nich nie zapomnieli i by się po prostu o czymś mówiło. Niestety, zero słowa o multiplayerze, który jak wiemy nie tylko w Polsce kuleje, ale również w najlepszych ligach na świecie, czy u najlepszych graczy na świecie. A jak się domyślam, to również będzie gra e-sportowa, zwłaszcza w tych czasach. Brak jakichkolwiek informacji o innych trybach, innych klasycznych bolidach, może nawet klasycznych torach, spoza tych, które miały być w sezonie 2020. Odnoszę wrażenie z tej zapowiedzi, że najnowsza gra będzie kolejnym DLC do poprzedniej, a Codemasters nie ma się po prostu czym pochwalić. Wskazuje na to też intro, a patrząc na wymagania sprzętowe ze Steama, to są one identyczne jak do F1 2019, więc można snuć wniosek, że będzie to właściwie dokładnie to samo co w poprzedniej edycji, jednak powiększone o dodanie nowego trybu czy przywrócenie starego. Może standardowo będzie lekko odświeżony interfejs graficzny, czy ogólnie sam wygląd bolidów czy torów. Chyba nawet sami Codemastersi wiedzą, że my to wiemy, bo nie ma ani słowa o innych, również istotnych rzeczach. Całość tezy potwierdza Steam, na którym znalazł się dokładniejszy opis gry i wypis rzeczy, które już po prostu są z F1 2019. Pozostaje jeszcze kwestia ceny, no ale to wiadomo temat rzeka tak naprawdę i czy dodanie trybu menedżerskiego jest warte tyle pieniędzy. Nie mówię już o trybie Schumachera. Bądźmy realistami i wyczekujmy kolejnych informacji. Ja proponuję mieć chłodną głowę i nie nastawiać się na rewolucję, jednak o tym już mówiłem przy F1 2019. Będzie to raczej ewolucja poprzedniczki. Z całą pewnością jest to gra godna uwagi, jednak na więcej należy po prostu poczekać. Dzięki za obejrzenie tego filmu, no i zapraszam do innych materiałów na kanale. Cześć!